Słuchaj, a czy ty masz jakieś... chciałbym się zapytać o marzenia. Czy to twoja dobra forma w Rosji i ewentualny sukces spowoduje, że marzysz o jakimś klubie? Myślisz o jakimś klubie, czy nie chcesz o tym mówić? Na razie za wcześnie. Powiem szczerze, że... Mam 30 lat, skończę w czerwcu. To jest taki najlepszy wiek dla piłkarza, to wszyscy mówią. Mm-hmm. Taki najbardziej, że jest stabilizacja. Okay. No mam gdzieś... ja chcę po prostu grać dalej w Anglii. To jest moje marzenie, tak, marzenie. To już nie mogę mówić o marzeniu, bo tam już tam byłem. Aha. Więc chcę wrócić do Premier League. Z moim klubem teraz się nie udało, bo mówię, spadliśmy, teraz nie awansowaliśmy, więc... więc mówię... mam od tego ludzi, którzy pracują, żeby do tego transferu doszło i zobaczymy. Ale masz jakiś, na przykład, nie wiem, jeżeli Liverpool sprzeda swojego najlepszego zawodnika, to ja ty patrzę, mówisz... wiesz, ja nie realistycznie patrzę, okay. Już mówię, ale tak jak mówię, no mistrzostwa świata mogą dużo rzeczy zmienić, tak? I nieraz... jak włączysz turbo, to się grosik sypnie. Czego ci życzę, no. No ale masz jakiś klub angielski w sercu? Nie, no, od małego dziecka gdzieś kibicowałem Manchesterowi United. Na razie to tylko 80... jest u nas menadżer Manchester United? Chcesz, żebym go poprosił? Czyli Manchester United, tak? To jest marzenie, to były... kibicowałem tej drużynie. Okej, okay, to ja ci a życzę... na razie 80 mil od tego miasta mieszkam, więc jeszcze trochę... Okej, okay. Nie ma problemu, jesteś szybkim zawodnikiem, więc dobiegniesz.